Witam Was z tej strony Sabal w kolejnym odcinku z tymczasowego serwera Jarken. Moi drodzy, w tym momencie chyba wyjdę na lekkiego hipokryte, Ale moja seria trochę się zmieniła. W sumie miało jej nie być, ale za pomocą widzów, za sprawą widzów, no, losy przybrały nieoczekiwany rezultat i mogę nawet powiedzieć. Co nawet zgadza się tytuł tego odcinka, że mam praktycznie jak weksy i jest strasznie łatwo. Ale przejdźmy po kolei, eee, zobaczymy jak to będzie dalej. Ja nie obiecuję jakichś tam wykwintnych, można powiedzieć, rezultatów, ale zobaczycie, co udało mi się osiągnąć przez ostatnie 2-3 dni. No, i właśnie tutaj się rozchodzi o Donaty. Z każdej strony dostawałem od Was cokolwiek. E, czy to w Witemach, czy to w Zotówkach, czy to w item Shopie. Po prostu lało się z ekranu takim typowym simpowstwem, że i tak to można odmienić. Cieszy mnie, że mam takich widzów, ale z drugiej strony, e, wy to robicie specjalnie, bo ja nie chciałem wygrać na poważnie, i chciałem opuścić ten serwis, no ale niestety. Eee, szanowna Rada Społeczna powiedziała, że no tak nie może być. No i wspomniałem właśnie tą youtuberkę Vexy, ja też widziałem jak ona gra, ja też widziałem, że też wiele do donate'ów dostaje. Eee, też widziałem, że jest zapewne kobietą, więc eee, ma łatwiej niż ja, jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube, czy tam, wiecie, eee, komentarze i tego typu rzeczy. W sumie chyba kobiety w nie mają o wiele łatwiej, typu, typowe buffy, if you know what I mean. No ale, jak mam tak raz w życiu w jednej serii, to mi to nie przeszkadza, wiecie, dostać coś za darmo, nic nie muszę robić, i ludzie mi ciągle dają coś, więc no, świetna sprawa, a to nie jest Poland, nie gram na Polandzie. No, tu taki donate na przykład, tych 20, plus 9, 300, z dwoma bonusami, ale wiadomo, że są zmianki zielone i dodania na bodajże 30 levelu, więc... Yy można powiedzieć z górki <laughs> o tutaj kolejny donate w ogóle to jest ciekawe że na następnie żeby mieć taką broń ja musiałem wywalić co zmianek ponad żeby mieć przynajmniej 30 coś średnie miałem chyba tam 10 diabły a tu ktoś mi daje za free 39 średnie trute no może nie plus 9 bo to jest nowy serwer ale daje mi trute więc jak już wbiję level 75 jeśli wbiję level 75 to będę miał co założyć jestem ciekaw ilu z was ma ból bo ja też miałem w pewnym momencie W sensie, że muszę dalej grać Widzowie trochę mi wpakowali w item shopa W sensie wiadomo, to były donate na isa Tak mniej więcej brzmiały te donate Dlatego byłem zmuszony je wpakować A płakałem i w dupie ścipało jak powiem wam niesamowicie No i pokręciłem trochę kołem z skamerskie koło i stańcie drogie, bo na drugim poziomie, z tego się pamiętam, 75 sm płaciłem, chciałem wydropić Mani, chciałem wydropić Nazara, a wiecie jak to się kończy, że jak coś chcesz, nie? Jak coś chcesz, to nic nie masz, chyba że czegoś nie chcesz, to wtedy ci leci... W ilościach niesamowitych, to jest jak przy monowaniu hełmu, co wam potem pokażę, że nie chciałem czegoś, a i tak mi wbiło, więc to już tak mo można powiedzieć nawet przy okazji. Pierwsze moje buty, jakie zbonusowałem były nagrote, z tego powodu, że chciałem tylko HP, ja nie oczekiwałem, że do P2 wejdę, bo nie, nie przewidziałem tego, co się stanie później, e, dlatego... Wiecie, miałem plus 7, i tak bym musiałbym użyć. Jeżeli chciałbym mieć level 7,5, to muszę mieć ku nagrodę. No to w tym momencie walnąłem tam HP. Jakiś tam kryć przed, chyba bodaj nie. Nie, nie są wybitne, ale przynajmniej dla samego HP, dla mojego levela, jest zajebiście. Ten RIP to jest chyba najgorsza moja broń, jaką miałem w dziejach. Ja przeznaczyłem na to chyba 70 bodzi, różnego typu, czy to ZBS-ów, czy to. Ee, normalnych bodzi i nie chcę mi to wbić. Ja nie wiem, czy mieliście też taką sytuację, ale naprawdę powiem Wam szczerze, nienawidzę tej broni. Mam ochotę po prostu ją wywalić na glebę, ale jako, że to jest jedyna moja broń, to tak wiecie, no tak, no do no latał, nie? Co mam co mam robić? No to jestem zmuszony. Nie ma to za dużo średnich. Sam to wydopiłem nawet, nikt mi tego nie dał, ale jednak, no dupa szczypie, bo i tak ja to wydałem, żeby te bodzie kupić, i wydałem. I bodzie od innych ludzi, co mi dali, nic nie wchodzi. Nie, nie, nie wiem, co mam robić. No nie uwierzycie! Wiecie, co się stało? Znowu donate, i znowu to są oczywiście złotówki, które musiałem przeznaczyć na SMK. <laughs> I tym razem e, pobawimy się trochę. Mam pewne plany, co z tym zrobić. E, może Aure wbijemy, albo na, na pewno jakieś EQ na ogień wybonujemy. Zobaczymy. Idziemy po kolei. Pierwszy item, który padł na e, bonowanie, to jest naszyjnik na ogień. Miałem plus 7 mi. Nawet w sumie za pierwszym razem od plus 0. Wow, lip nie oddał, to przynajmniej to oddało. E, więcej trochę będę miał odporności na V2. Tak, wydaje mi się, że jak osiągnę 90%, to już całego spota wezmę lightowo. To zależy od mojego damage'a, ale raczej e, to ustoję. 80, chyba 6% nawet muszę mieć. Tam widziałem jeszcze kamień, żeby brzmiał w item shopie. No ale e, zobaczymy. E, wbiło mi HP, raczej tego miksować dalej nie będę. Bo jak już powiedziałem, nie potrzebuję mieć perfect eku. No na starcie, po co? Wystarczy mieć odporności. Kolejny temat to jest branzoleta. Niestety drewniana, ale bodajże kupiłem to z jednym bonusem. Więc trochę biedacko, ale no nie miałem pomysłu, co innego mogłem założyć. Nie było żadnych innych bransoletek na rynku, a no to co miałem szukać, nie. Ktoś tam by mógł powiedzieć, że czemu nie srebrną, albo nie z białego złota, ale w sumie, wiecie co, zawsze może wejść HP z e, odpornością. Obawiałem się, że mo mogą mi coś wejść na błyski, albo na wiatr, coś dobrego, bo zawsze jest tak, że jak mixujesz bransoletę, wejdzie Ci to, co nie potrzebujesz. Takiej sytuacji na szczęście nie było, nie w przypadku bransolety. E, Zmiksowałem bodajże 15 na ogień, 10 błyski, więc... Niby tam nagrotę będę miał, wiadomo, nagrotę warto mieć w odporności, nawet 110% warto mieć, bo tam potem moby walą z przeszyby, żeby tą przeszybę zmniejszyć, to lepiej mieć więcej niż mniej, ale kolejny item mamy. Następnie, parę tysięcy SM poszło w koło. Niestety, potrzebowałem Nazara i Mani. W sensie to jest, są itemy zajebiste na start, Tym bardziej Nazar, gdzie daje 30% więcej damage, 10% yy, na potwory, czyli w sumie 40. No nie wiem, to się chyba nie łączy, ale, no daje 30 plus 10, nie? Więc, więc, no to jest giga, giga yy, talizman. Yy, Przejdę oraz do, do drugiego poziomu. No i zobaczcie. Yy, ładuje po 75SM, praktycznie więc, yy, przyliczając na złotówki, jedno takie zakręcenie kosztuje chyba 8 zł, 10 zł. Więc, no, boli strasznie po kieszeni, ale jak już powiedziałem, nie moje pieniądze, więc, aż tak to nie jest straszne jak na Sębsie. Na samym się miałem większą presję, bo tam, wiadomo, traktowałem to bardziej poważnie. Czy zdobyłem Azara? Czy zdobyłem Mani? Oczywiście, że tak. E oczywiście pod koniec, żeby nie było za pięknie. Ja nie mam takiego farta, jak co po niektórych, jak co losują i mają 6 dni na Zara. My na dwa tygodnie i Mani na 2 tygodnie, ale akurat z wierzchowcem jest tak na Globalu, że czas tracisz wtedy, kiedy jeździsz, więc nie było to straszne aż tak. W Przypadku, nawet gdyby Mani był na 3 dni, to raczej nie wyjeżdża do końca tej serii. Ja już mówiłem, jak bardzo kocham tego riba i tak bardzo chciałbym go nie mieć, że nawet na podzędzikach pali. Nie wiecie o tym? To już wiecie. Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć po prostu. Następny temek na naszej liście to jest zbroja. Ja wiem, że nie powinienem używać tylko normalnych zmianek i dodań, ale w sumie zanim ja wbiję 60 level trochę czasu minie, a zawsze mogę drugą zbroję zmiksować na błyski albo cokolwiek pokrewnego. W tym przypadku wszedł mi tylko HP, weszło mi tylko HP oraz 10 na ogień, zostawiam to, bo jak już powiedziałem, nie muszę mieć perfekt na ogień, wystarczy, że będę miał kostium. Oraz hełm na ogień chodzi mi o yy, no, no, kostiumowo podobne rzeczy, też ciężko to wbić. Bo dużo kasy potrzeba, na starcie serwera tej kasy zbytnio nie ma. Ale liczę na to, że przy farce zostały nam jeszcze buty na ogień oraz hełm. Z butami sam sobie je wbiłem do plus 7, również weszły fartownie. Yy, no i tylko skupiłem się na HP. No bo mówię, no co więcej, oczekiwać od tych itemów. Nie jest ogień, nie jest HP. No, damage tam nie włoży. Może nakryta by jeszcze coś weszło, ale wiadomo, trzeba mieć farta. Tego ja nie posiadam. Helmofonix, właśnie tak jak powiedziałem na początku: jak chcesz coś wbić, to ci nie wbije, i wbije inne to też możesz potrzebować w przyszłości. Przynajmniej, ja tak miałem na Semsie, pamiętam. Jak piksowałem hełm, tam w ogóle miałem farta do Helmu, bo tam mi wszedł taki helm. Słuchajcie, 20 diabły, 20 orki, 15 błyski, 15 wiatry yy, I bodajże chyba na strzały albo mistyki, już się pamiętam. I drugi hełm mi też taki podobny wszedł, za parę wonów poszedł, więc no tam, powiem Wam szczerze, ee, przyfarciło ostro. Tutaj takiego farta nie miałem, nie podniecajcie się, ale również fajny hełm na grotę wszedł. <laughs> no i nie mogłem! No to było głupota z mojej strony, gdybym ja to dalej miksował, skoro być może na tej serii wejdę do groty. Taki hełm to jest must have, niestety. Wiadomo, to nie ma tam bloku, ale no jest, nie jest, więc zabrałem się na drugi hełm, e, troszkę zmiany jak niestety poszło na to, troszkę e, leciało mi z pupki, ale coś tam wbiłem, czy to jest to co chciałem, raczej nie, ale no, nie miałem wyjścia innego, lepsze to niż nic. Co do hełmu, to mi ucięło nagranie, ale tam weszło mi w drugim hełmie 10 albo 15 na ogień, więc w sumie bez niczego, więc, więc nie ma czym się podniecać. Teraz robię kostium, fryzurę oraz sam kostium na ogień, bo tylko to nie brakuje i będę miał około 90%. Plus yy, odporność na żywioły, zitem przyłapa ten kamień na 7 dni, to, to mi da prawie 100%, więc... Yy, Całego spota utrzymam, gorzej z D-Mage'em, który po prostu mam słaby, jak na ten level, mimo tego, że, no, no wiadomo, aury nie mam. E, no i ta seria tak mniej więcej się zaczęła, powiem Wam szczerze. E, bo, wiadomo, pierwszy odcinek był taki bardziej komentujący tego, jak ten start wyglądał, tu jest taka już prawdziwa seria. I w sumie na tym zakończymy ten odcinek. E, można powiedzieć, że krótki, ja sobie zdaję sprawę, ale... No, w następnym odcinku będzie się działo jeszcze więcej i jeszcze bardziej będziecie mieli buldupska. Tak samo jak ja, ładując kasę na ten serwis. Niestety, takich mam widzów wspaniałych lub też nie, w zależności od e, to patrzy. Inni mogą mieć buldupska, inni się cieszyć. Macie co oglądać, tak mi się wydaje, że odcinek Wam się może spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie, nie wiem, 800, 900 łapek w górę. A kolejny odcinek pojawi się, nie wiem, w poniedziałek, we wtorek. Czy to jest dużo? Zobaczymy, dlatego nawet o tym nie wspomniałem na początku odcinka, bo jestem ciekaw ilu z Was dotarło do końca odcinka. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do widzenia i powiedzcie mi czy lepiej było z muzyką czy bez, bo niestety ktoś tam za tym narzekał, że muzyka przeszkadza w oglądaniu, teraz i dałem tej muzyki i czy to było lepiej? Chyba nie, mi się wydaje.